O przedsiębiorcach, samorządach i edukacji. Niebezpieczne drzewo w centrum miasta. Spacer po kamienicy Glogierów. Katarzyna Kurek, witam w środę 14 czerwca i zapraszam na informacje. Przedstawiciele Polski 2050 krytykują opozycję za brak udziału w konsultacjach edukacyjnych. Członkowie ugrupowania zwracają też uwagę na nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości, który ma zwrócić samorządom część utraconych dochodów. Partia Szymona Hołowni ma już także przygotowane najważniejsze kwestie dla przedsiębiorców, które będzie chciała realizować po wygranych wyborach. Wtorkowa konferencja prasowa została zorganizowana przed spotkaniem z przedsiębiorcami. To cykl wydarzeń, które w ostatnim czasie odbywały się w różnych częściach naszego kraju. Polska 2050 ma już przygotowane propozycje dla mniejszych i większych firm, które będzie chciała realizować po jesiennych wyborach. Wśród nich jest m.in. możliwość zmian podatkowych raz w roku i nie później niż do końca czerwca. Przejęcie przez ZUS od pierwszego dnia płatności za zwolnienie lekarskie pracownika, czy niepodniesienie przez 3 lat podatków PIT, CIT i VAT. Ktoś może powiedzieć, nie podniesiecie, a dlaczego nie obniżycie? Musimy zobaczyć, jaki jest stan budżetu państwa, bo ten jest dosyć dzisiaj szczętnie ukrywany. Sądzimy, że tam jest tak źle, że dzisiaj mówienie o tym, że będziemy obniżali podatki, byłoby daleko idącym populizmem. Jeśli tylko taka możliwość będzie, to na pewno będziemy się nad tym zastanawiali. W ostatnich dniach sporo kontrowersji wzbudziło spotkanie Polski 2050, która chciała konsultować projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość zwiększający do 3% PKB nakłady na subwencję oświatową do samorządów. Nie pojawiła się na nim opozycja, zarzucając Szymonowi Hołowni, że z partią rządzącą przy jednym stole dyskutować nie można. Niestety okazuje się, że polityka w takich kwestiach zwycięża, a szkoda, bo projekt daje po prostu pieniądze. Pieniądze na co? Pieniądze na psychologa w każdej szkole, pieniądze na posiłki dla uczniów, pieniądze na pensje dla nauczycieli, żeby nie było takiej sytuacji, że wykwalifikowany pedagog zarabia w tej chwili tyle samo, bądź nawet mniej od niewykwalifikowanego pracownika fizycznego. Pieniądze wreszcie na zwiększenie ilości godzin języka angielskiego w szkołach. Jacek Kozłowski, członek zarządu i skarbnik Polski 2050, negatywnie ocenia również propozycję polskiego rządu, która ma rekompensować samorządom utraty dochodów z podatków. Chce zrekompensować ją, przyznając dotacje. Przyznając dotacje, tak jak rząd powiedział, przede wszystkim tym samorządom, które przeznaczają środki na inwestycje. Tymczasem jest to ukryty mechanizm dalszego finansowania swoich. Bo które samorządy stać dzisiaj na inwestycje? Pokrzywdzone będą takie samorządy jak samorząd miasta Radomia, pokrzywdzone będą takie samorządy w gminach najbiedniejszych, których i tak ze względu na szczupłość dochodów własnych nie stać na programy inwestycyjne, takie jak najbiedniejsze gminy w Polsce, tutaj w powiecie radomskim czy przysuskim, takie jak gmina Rusinów czy gmina Mirów. Polska 2050 zapowiada, że w kolejnych tygodniach będzie nadal pracować nad kolejnymi elementami swojego programu wyborczego. Mowa tu m.in. o konsultacjach z mieszkańcami najważniejszych kwestii dotyczących codziennego funkcjonowania w naszym państwie. Gałęzie spadają na ludzi, którzy czekają na przystanku Żeromskiego-Czachowskiego. Drzewo ma być wkrótce wycięte. Drzewo znajduje się obok przystanku autobusowego Żeromskiego-Czachowskiego 05. Jego korona rozpościera się nad wiatą, ale gałęzie spadają też na chodnik i ulicę. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się słuchacz Radia Rekord. Stoi takie ogromne, suche drzewo, które stwarza zagrożenie osób przechodzących, czy też stojących przy przystanku.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu. Okazuje się, że drzewo ma być wkrótce wycięte. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma już zgodę na wycinkę tego drzewa. Jedyna rzecz, czekamy na wykonawcę w przetargu, który został ogłoszony na zadanie właśnie polegające na samej wycince. Gdy tylko uda się tego wykonawcę wyłonić, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w pierwszej kolejności przystąpi do wycinki tego drzewa. Jak udało nam się ustalić, ma to nastąpić w ciągu kilku tygodni. Jubileuszowe 50. retro spotkanie organizowane przez Resursę Obywatelską odbyło się w kamienicy Glogierów. W spacerze po obiekcie wzięła udział ponad setka osób. Jubileuszowe retro spotkanie miało wyjątkowy przebieg. Uczestnicy spotkali się w kamienicy Glogierów, czyli miejscu, w którym po II wojnie światowej działała Wolna Szkoła Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wacława Dobrowolskiego, a następnie Państwowe Ognisko Muzyczne. W latach 90. mieściła się tam Miejska Pracownia Urbanistyczna. Udało się nam otworzyć nową przestrzeń, przestrzeń kamienicy Glogierów. Bardzo chcieliśmy, dziękujemy bardzo za życzliwość właścicielom, pokazać Państwu, jak wyglądają budynki radomskie, jak wyglądają też radomskie podwórka, piwnice, kulisy powiedzmy, to czego zwykle nie widzimy z frontu ulicy. Uczestnicy retrospotkania podzielili się na trzy grupy. Po kamienicy Glogierów oprowadzali Andrzej Bińkowski, współwłaściciel budynku, Rafał Glogier oraz Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. pomieszczenia mieszkalne, ale też obejść cały budynek piwnicami. U niektórych wycieczka przywróciła wspomnienia z dawnych lat. Moje pierwsze spotkanie, że tak powiem, z tą kamienicą było jeszcze jak byłam w szkole średniej i przez półtora roku chodziłam jeszcze do ogniska plastycznego. To było pierwsze spotkanie jako jeszcze młodej dziewczyny, takiej 15-16-letniej. No, potem troszkę tak odbiegłam, inne zainteresowania. No i drugie spotkanie to już było po moich studiach, to już pracowałam trochę w szkołach, ale tutaj też właśnie dyrektor Stan już przeszedł na emeryturę, jeszcze troszkę prowadził zajęć z fotografii, a mnie jako historykowi sztuki powierzono tutaj naukę dzieci. Historia kamienicy Glogierów sięga 1914 roku. Mieszkał tam ówczesny wiceprezydent Radomia Maciej Glogier. Autorem projektu architektonicznego domu Glogierów był Józef Pius Dziekoński, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego historyzmu, autor neogotyckiego stojącego nieopodal kościoła mariackiego. Roboty przy remoncie piwnej i zgodnej są na półmetku. Między innymi nowy asfalt i chodniki mają powstać do końca tego roku. Prace przy przebudowie ulic Piwnej i Zgodnej rozpoczęły się na początku roku. Jeśli chodzi o ulicę Zgodną, to zakończył się etap związany z kanalizacją. Tutaj mamy zakończoną kanalizację, oczywiście z wyjątkiem przejścia przez ulicę Okulickiego i wykonania połączenia z rzeką Mleczną. Trwają tam również prace przy oświetleniu. Po zakończeniu prac wykonawca ma poinformować MZDiK, który przekaże plac budowy wodociągom miejskim. Zaawansowane są też prace przy przebudowie ulicy Piwnej. Trwa bardzo duże przygotowanie do robót konstrukcyjnych pod samą ulicę, co zresztą widać. Możemy także powiedzieć, że tempo prac jest na tyle zadowalające, że no na ten moment wygląda tak, jakby wykonawca miał zamiar skończyć swoje prace przed terminem. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się w listopadzie tego roku. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.